Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca i witam was w kolejnym materiale z Pokaż jak pływasz. Jest to powtórka moja na Colorado, na mapie Nowy Świt. Jest to tryb dominacji. Jest to, tak jak mu wspomniałem, tryb dominacji. Ja tutaj grałem jeszcze na 3-4 z Dominikiem. Próbowaliśmy jeszcze grać na... wystartować równo. Tutaj charakterystyka Colorado wygląda w ten sposób. Z prawej strony wam się wyświetla. Z konfrontacji, więc można zapozować film i przeczytać. Bo ja to znam, więc nie wiem czy jest sens tego czytać. No początek, tak jak wspomniałem, początki bitew na World of Warships się nie są zbyt pasjonujące, bo się tam nic nie dzieje. Okej, okay, zostałem wykryty przez chwilę. Jak widać, nie mam tutaj już symbolu zwiadowczego, który zwiększa mi zasięg. O, drugi raz jestem wykryty. Tylko mam po prostu myśliwiec katapultowy. Jak widać, mam zmienione odgłosy na polski, gdyż w dość głupi sposób... Przepraszam, w dość głupi sposób nie mogłem tego wcześniej znaleźć. Jeżeli jeszcze chcę zrobić powtórkę nową, znaczy powtórkę, co ja gadam. Nie powtórkę, tylko serię trzecią z World of Warships. Są trzy serie z WOTA, czyli normalne odcinki, epickie akcje i epickie bitwy. Tak tutaj z World of Warships chcę, żeby było podobnie. Również 3, bo są pokaż jak pływasz. Są normalne odcinki i będę jeszcze, tutaj cytuję, najbardziej wkurwiające zagrania. Dobra, rozpoczynam celowanie. Nie macie tej linijki na powtórkach, nie wiem dlaczego. I to też nie wiem dlaczego mnie z wszystkich dzieł nie strzeliło. Leci w Yorka. Niestety zbyt małe wyprzedzenie wziąłem. Tak jak wspomniałem, według mnie powtórka, znaczy bitwa jest fajna. Znaczy zalicza się do powtórek, które mogą być. Jeżeli się wykona minimum, czyli tyle samo damage zadacie, ile macie HP. Tutaj w przypadku Colorado jest to 50100 obrażeń. W dziesiątkę. Czyli pierwsza cytadela wleciała. I to nie będzie jedyna cytadela w tej bitwie. Tych cytadel będzie trochę więcej. Już mam połowę prawie, że obrażeń. Znowu leci Wiorka. Poprzednio to nie wiem, co to było. A gdybym wystrzelił sekundę później i trafił w to samą cytadelę, to miałbym pierwszego killa. No ale niestety nie miałem, ponieważ wystrzeliłem za wcześnie. To zwolniłem, żeby się wyrobić przed górą. Więc nie czekajcie, ja to chyba zwolniłem, żeby dać radę, żeby mieć możliwość wstrzelenia się w Yorka. Niestety York uciekł mi. A, i rzuciło mnie na poziomy 7. Tak, ostrzeżenie, że zaraz w górę walnę. Musiałem sobie na snajperskim zobaczyć, jak daleko jest góra. Macie też przy okazji pokazany czas lotu pocisku. Pocisków. No, wystrzeliłem, czyli jestem w znacznie większej odległości wykrywalny. Leci w Landera, czyli szóstkę brytyjską. Krążownik. World Warship, z tego co widzę, jest trochę słabo zoptymalizowany, ponieważ nie tylko podczas powtórek, ale powtórek to jest w miarę ustabilizowany, natomiast jeżeli chodzi o normalne bitwy losowe, bez nagrywania, nawet z nagrywaniem, bo nie, z nagrywaniem to jest w miarę ustabilizowane, ponieważ program mam ustawiony z tego liczbę klatek za sekundę w programie i nie jest to 30, jest to więcej.
No to nie, nie wiedziałem co celować, bo tam jest trochę dużo ich. No dobrze, teraz straciliśmy Nikolasa, czyli piątkę. Pierwsze okręcenie straciliśmy, oni stracili już dwa. No będzie przycelowanie Gneisenau'a bodajże. To jest Gneisenau, a nie Gneisenau. Czy jakoś tak, czy jak to Dominik Gana, nie pamiętam. To zniknął Gneisenau. Czyli niemiecki pancernik siódmego poziomu, który posiada torpedy. To jest jedyny pancernik, który posiada torpedy na tak niskim poziomie, bo z tego co ja wiem, na wyższych, czyli dziewiątka i dziesiątka, posiadają też torpedy. Pancerniki, mówię o pancernikach. Chyba chciałem przycelować w Mahana, niestety on zginął. No, widać ARP... ARP coś tam. Jeden z ARP, ja tu już zwolnię. ARP Ashigara. Jest to krążownik premium. Podobny z wyglądu do tych... do tych, co są... podobny do ARP Kongo. I było widać, druga cytadela wleciała. I z działu artylerii dodatkowej też trafiłem dwa razy w niego i zniszczyłbym go, gdyby nie typ, gdyby typom jego nie zabrał. No, tu... ktoś puścił na mnie torpedy, nie wiem kto. Za 10 300 mi gościu uszkodził. I spowodował zalanie. Na szczęście miałem to automatyczne, znaczy nie automatyczne, tylko grupę naprawczo-ratunkową. I regenerację HP. To niestety słabo... Słabo wleciało w Gneisenau'a. To New York już zaczął we mnie punktować. Również. Zauważyłem, że Gneisenau we mnie nie celuje, dlatego zmieniłem po tamtym strzele na HE-ki, ponieważ teoretycznie w niemieckie pancerniki jest bardzo ciężko zrobić cytadelę, mimo że ja już dwa razy wyłapałem. To i tak mało w porównaniu z liczbą bitew, jaką rozegrałem na niemieckich pancernikach. No co prawda czwórkę dopiero, ale będę sobie Kunisia, czyli króla. To gościu puścił torpedy, nie wiem czy na mnie. Ale chyba na mnie puścił gościu te torpedy. Ja tu cały czas na snajperskim jestem, mimo że torpedy mam coraz bliżej siebie. No właśnie. Ja tu nie wyhamuję. I mam spowodowane zalanie przez minuta 40. No jest pierwsza podpałka w Gneisenau'a. Gościu tymi drugimi torpedami to trochę przesadził. Przepraszam. Więc skupiłem się na Gneisenau'ale. I chciałem jeszcze raz do niego wystrzelić. I chciałem, żeby mi go zostawili. A nie wiem, czy tak będzie. Zacząłem sobie w myślach mówić, zostawcie mi go... Zostawcie mi go, bo widziałem, że leciały pociski w jego stronę, dlatego nie chciałem, żeby mi go zabierali. Już nieraz dostałem taką sytuację, że miałem taką sytuację, że gościu miał chyba 12 HP, czy niecałe. W każdym razie miał bardzo mało HP. I palił się ode mnie, a sojusznik mi go dobił. Także, no tutaj przyspieszyłem. I nie wiedziałem, czy gościu stoi, czy płynie do przodu. Dlatego celuję w środek, mniej więcej kadłuba. No, część trafiła w górę. I niestety cytadeli nie wyłapał gościu. Już mam 63,5 tysiąca obrażeń zadanych. Nie chciałem, żeby mi gościu uciekał, ale zaczął płynąć do przodu, widzę, dlatego przełączyłem się już na tryb snajperski. Na chwilę. I będzie kolejna
salwa chyba w New Mexico, znaczy w New Yorka. New York to jest chyba piątka. Tak, New York to jest piątka, a New Mexico to jest szóstka. Colorado to jest siódemka. A North Carolina to jest ósemka do mnie. Później nie wiem co jest, bo nie mam. Nie wiedziałem nigdzie. Bynajmniej nie pamiętam, żebym wiedział. Niestety za 2000, ale trzecia Cytadela weszła. To chyba nie zdążysz typa trafić. Ja to bitwę przeżyję, z tego co pamiętam. Bo mam jeszcze 18900. No, 19000 w zasadzie dla nich HP. Gościu już do mnie wystrzelił. Ale to Ashigara, który taki sam dostał ode mnie Cytadelę wcześniej. I patrzcie teraz na to. Nie trafiłem gościa. To nie było to. To nie o to mi chodziło. Myślałem, że będzie końcówka bitwy. No jeszcze nie zdążę wystrzelić chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także zobaczymy się w wynikach końcowych powtórki. Dobrze. Okej, tutaj się prezentuje wynik końcowy. Link do tej strony też powinniście mieć w opisie. Ale na wszelki wypadek sprawdźcie. Albo w kartach. Więc tak, zadałem 72,500 obrażeń, 30 razy trafiłem, 2 krytyka, 2 zniszczenia, 1 podpalenie, wygnanie zenała, 3 razy Cytadela i 2 razy trafienie z dział pomocniczych. Dostałem 109 890 kredytów, 3770 expa i 189 bazowego, wolnego. Gdyż jestem trzeci pod względem expa, no to gościu miał ponad 2000 bazowego. Widzieliście powtórce, wystrzeliłem w RP Ashigarę, niestety nie doleciało, bo gościu skapował. Uszkodzenie tutaj są widoczne. Zniszczone 2, uszkodzone 4. Zniszczone samoloty 0, bo nie było lotniskowców chyba. Otrzymałem 49 019 obrażeń, strąciłem jeden samolot, także. No, jeżeli chodzi o kredyty. Otrzymałem 141 575. Modyfikatory, to nie wiem o co chodzi. Co mi dodało? Aha, dodało mi te, sygnały mi dodało i kamuflaż. Dodało mi kredyty. I na czysto wyszedłem 110 490. A strona internetowa tak się prezentuje tutaj. No nie zdobyłem żadnych achievementów, czyli tych medali. Także to by było na tyle. Także jak wam się odcinek spodobał, możecie zostawić kciuka w górę. Linka do naszego maila, na którego możecie wysyłać powtórki z WOTA i z World of Warships, macie w opisie. Link też powinniście mieć do tej strony w opisie. Także na razie, cześć!